Nie ma co mi trężyć czasu, nagrywajmy lekkostronniczego, bo widzowie chcą obejrzeć. Dzień dobry, witam, Karol Paciorek i Wodek Barkowicz, co 18, lekkostronniczy od poniedziałku do piątku jako felieton wideo, gdzie nasze przemyślenia... Ale wiesz, i tak mógłbym ci wejść, zdaję, jakbym tylko chciał, no nie? Wiem, no, jesteś miły. Pomarańczowa bluza, więc to znaczy, że jest piątek, jedziemy, buja! Pierwsza pani Kasia... Druga pani Kasia. I trzecia pani Kasia. Nie myślcie sobie, że będzie czwarta, ale żeby była czwarta, żebyście się dowiedzieli, czy będzie czwarta, musicie poczekać do samego końca odcinka. Buja! Ceny paliw. Proszę pana, nadchodzący kryzys, to co dzieje się w polskim państwie jest niebywałe. Najpierw akta, teraz paliwo do góry, a dziecko do przedszkola trzeba zawieźć. Witamy ministra transportu i gospodarki, infrastruktury i wszystkiego od ceny paliw. Dokładnie. Witam. Ja zacznę tak. Pobawię się trochę w adwokata diabła i powiem, że wszystkie te protesty są trochę przesadzone, bo tak. W Polsce paliwo jest najtańsze w całej Europie. Proszę pana, wyszczelać protestujących. Pozamykać do pudeł i wyszczelać. Ale oni wiesz, protestują, jadą powoli po prostu po ulicach. Tak, i kupują benzynę za 51 groszy? Nie, właśnie za 5,90. Za 51 groszy kupują benzyny. Dobra, to ja teraz wyjdę z roli na chwilę i powiem wam, że była taka akcja, że to kierowcy się zgromadzili i z kartkami przyklejonymi do samochodu, oznaczającymi protest, pojechali na stację benzynową, żeby robić zakupy bardzo powoli, spokojnie, robić kolejkę i kupować benzynę za 51 groszy. Co w ogóle wam przywodzi na myśl paliwo, jak sobie mówicie, tak, jakbyście tak siedzieli... Paliwo teraz, po 6 zł. Teraz tak siedzieli sami w pokoju i powiedzcie sobie na głos, paliwo. Co wam pierwsze do głowy przychodzi? Co to jest drogo? Im? Na przykład im? Tak. Bo paliwo faktycznie drogie jest. Prawda. Znaczy, nie chodzi o to, że paliwo jest drogie, bo to, co Włodek powiedział, że paliwo jest najtańsze w całej Unii Europejskiej. Tak. To okej, okay, ale też zarobki mam najniższe w całej Unii Europejskiej. Dobrze, ale tak samo... To jest ten przelicznik, to musi być ten przelicznik zawsze. Po części trzeba tego przelicznika trzymać. Po części tak, tak, ale jednocześnie są w Unii Europejskiej kraje, które zarabiają bardzo podobnie do nas. No i podejrzewam, że mają podobną cenę paliwa. Tak, no i co, i też narzekają. No. Więc cena benzyny to jest zawsze drażliwy temat i rządy upadały przez cenę benzyny i pewnie upadać będą. Prości ludzie muszą zaakceptować to, jaka cena benzyny jest i jeżeli chcesz wozić swoje dupsko klimatyzowanym wozem, to musisz płacić. Jeżeli dobrze, a jak nie chcesz wozić, płacić, to kupujesz miesięczny za 100 zł, więc nie przejmujcie się ceną benzyny. A! W ogóle na pewno widzieliście tą graficzkę. Cena litra benzyny przekroczyła cenę litra piwa, więc nie bądź głupi, pij piwo, a nie jedź. I ja się z tym zgadzam. Chuck Norris w Polsce, jak powiedział w jednym z wywiadów, bardzo mu się spodobała Polska, Czechy i kraje okrężne, te w pobliżu. I bardzo chętnie by tutaj wrócił, a na dodatek bardzo chętnie by tutaj sprowadził swoje dzieci, żeby mogły zobaczyć, jak ta Polska wygląda, bo jest podobno bardzo piękne. Pani Kasia. Z dupy w środku zdania. Więc Chuck Norris, jak to większość z gwiazd, powiedziała, że podoba mu się Polska, bo był pewnie dwa razy. Zawsze w wywiadach z gwiazdami one podkreślają, że tak. Well, nie, zawsze, jak polski serwis przyjeżdża do gwiazdy i robi z nim wywiad, to pyta nam, czy byłeś kiedyś w Polsce? Tak byłem, no i co myślisz? No, świetnie, byłem w Wrocławiu, w takiej knajpce, piliśmy herbatę, było fantastycznie i chętnie jeszcze przyjechałbym do Polski. Jeżeli faktycznie te wszystkie gwiazdki, które może kojarzą, gdzie Polska na mapie leży i mówią, że strasznie, strasznie by chciały, to jest dopiero lizanie dupy. Tak, ale to wiesz, zawsze jak dajesz wywiad, chcesz być miły. Wyobraźmy sobie, że mamy fana w Estonii i on, ten fan tam mieszka i prowadzi serwis o plotkach. No i ten serwis o plotkach chce zrobić z tobą wywiad i pyta cię ten fan, a ty w ogóle, ty byłeś kiedyś w Estonii? I ty załóżmy, że byłeś kiedyś w Tallinie i mówisz, tak, piękne miasto. Bo Tallin, tak w ogóle... Dobra, załóżmy, że był brzydki. W ogóle Tallin słyszałem, że jest ładny. Załóżmy, że był brzydki, mówisz, tak, piękne miasto. Powiedziałbyś tak? Powiedziałbyś. Właśnie to jest ten problem, bo... Każdy chce być miły. Większość stolic europejskich państw to są ładne miasta. Budapeszt. Piękne miasto. Budapeszt? Posłuchaj, byłem w ostatnio w Rodzicach odwiedzić rodziców. Idę do sklepu. Kupuję tam alkohol, ale nie dla mnie. Ale dla taty, dla taty. Kupuję ten alkohol, płacę grzecznie, kasjer oddaje i mówi lekkostronniczy. A ty? A ja mówię, wszędzie i każdy. To pozdrawiamy pana. Tak, Mateusz, pozdrawiam. Pozdrawiamy Mateuszu, mam nadzieję, że do jutra. Przez cały weekend oraz z całą tą wódką, którą wyniesiesz ze sklepu, ponieważ na pewno masz tam alkohol, będziesz... Lekko! Stronniczy. Ale tak... Bo ja się zastanawiam, czy jak on prowadzi sklep, w którym ma alkohol, to czy on sobie na przykład... Wiem!
Czy on sobie wtedy oddaje sam butelki bez kaucji i na przykład bierze sobie butelkę z piwem i nie płaci tych 20 groszy? A dlaczego pana to interesuje? Co... A bo mnie interesują takie sprawy, takie machloje. Ale co pan wtyka nos w swoje sprawy? Panie Mateuszu. Jak to jest z tymi butelkami pożywcu, co? Nie wierzę, że bierzesz piwo w puszce. Nie. Prawdziwi mężczyźni nie biorą piwa w puszce. Dlaczego każdy Polak musi wtrącać nos w swoje sprawy, ha? Proszę odpowiedzieć. A te bułki, co są już takie trochę suche, to co? Gdzie one idą? Może je gdzieś zabierasz, co?